Witajcie moi drodzy. Ten odcinek powstał niejako na wasze życzenie, to znaczy nie bezpośrednio, ale na tyle dużo osób pisało do mnie w tej sprawie, że postanowiłam po prostu nagrać odcinek zamiast odpowiadać każdemu z osobna. Zwłaszcza, że temat dotyczy niestety bardzo dużej części młodzieży, więc tym bardziej myślę, że warto o tym pomówić. A chodzi mianowicie o e-papierosy i o ich potencjalną szkodliwość szeroko pojętą. Przyznam, że moja wiedza na temat e-papierosów była do tej pory dość ogólnikowa, bo po prostu mnie to nie interesowało. Do głowy by mi nie przyszło z tego korzystać. Również w moim otoczeniu, raczej wśród dorosłych osób specjalnie nie obserwuję, żeby ktoś używał e-papierosów. Jeśli o mnie chodzi, to najcięższą używką, z jakiej korzystam, jest kawa. To jest najpoważniejszy drag, jaki wprowadzam do mojego organizmu. I nie mówię tylko teraz, ale w ogóle o całym moim życiu. Także temat mnie specjalnie nie dotyczył i musiałam się dość dużo dokształcić, przeczytać bardzo dużo artykułów, żeby poszerzyć moją wiedzę, żeby to, o czym mówię, było faktycznie rzetelne. No i moja reakcja na to, czego się dowiedziałam, jest taka, że jestem dość załamana. I ten odcinek wyjątkowo nie będzie słodki i uroczy, nie będzie obrazeczków i tak dalej, bo po prostu temat jest poważny, a ja jestem zła. Więc przepraszam też za być może mój ostry ton miejscami. Nikt się nie czuje urażony. To jest z miłości do was, bo miłość polega między innymi na tym, że jak widzicie, że ktoś sobie szkodzi, robi sobie krzywdę, nawet jeżeli nieumyślnie, to was to złości, was to wkurza i nie możecie patrzeć na to spokojnie. I to jest ten przypadek. Także wyjątkowo będzie wizualnie nieatrakcyjnie, ale chciałabym, żebyście wysłuchali mnie do końca, mimo wszystko. Więc może zacznijmy w ten sposób. Wyobraź sobie, że podchodzę do ciebie ze strzykawką, bardzo ładna strzykawka, designerska, kolorowa, cieniutka igła, w środku znajduje się jakiś płyn. No i mówię ci, że jeżeli zapłacisz mi 30 zł, to wstrzyknę ci to do krwi. Nie mogę ci za bardzo powiedzieć, co jest w tym płynie, ale zobacz, jak fajnie pachnie i wygląda. A jak wybierzesz wersję z nikotyną, no to naprawdę poczujesz się bardzo przyjemnie po tym. No i teraz, jeżeli ktoś z was uzna, że ta propozycja jest bardzo kusząca i dawaj, wstrzykuj mi cokolwiek masz w tej strzykawce, no to polecam na przykład zrobić test na toksoplazmozę, bo tak jak wam mówiłam w odcinku o protistach, zakażenie toksoplazmą sprzyja zachowaniom ryzykownym. Natomiast mam nadzieję, że dla większości osób taka propozycja wstrzyknięcia sobie niewiadomych substancji do krwi wydaje się cokolwiek lekkomyślna, delikatnie mówiąc. I to jest tak naprawdę główny problem ze papierosami. To jest to, że ich skład tych likwidów, które się w nich używa, jest nieznany, nie podlega kontrolom, nie ma restrykcji prawnych co do tego, co tam się może znajdować, a co nie. Generalnie, jeśli chodzi o większość produktów, które mamy na rynku od dawna, takie jak żywność, leki, suplementy, diety, podlegają konkretnym regulacjom prawnym, co się tam może znajdować, a co nie. Jest to ściśle kontrolowane. Czasami może słyszeliście, że na przykład jakiś produkt jest wycofany, jakiś lek jest wycofany ze sprzedaży, bo się okazało, że coś tam się w nim znajduje, co się nie powinno znajdować. W przypadku e-papierosów nie jest to pilnowane, bo to jest dość nowy produkt i nie ma jeszcze na to jakby specjalnych przepisów. Kontrole, które przeprowadzono, wykazały, że bardzo wiele z tych produktów nie spełnia norm. Generalnie te likwidy pochodzą z chińskich fabryk i stwierdzano nieraz skażenie różnego rodzaju toksycznymi chemikaliami, metalami ciężkimi itd. Bo po prostu nikt tego nie pilnuje. Tam może być wszystko. I być może sobie, nie wiem, nie zdajecie z tego sprawy, mam nadzieję, że tutaj biolochemy, czyli moi główni widzowie, jednak mają taką świadomość, ale generalnie jak coś wdychacie do płuc, to nie jest tak, że wy to wdychacie i wydychacie. To, co wdychacie do płuc, trafia do waszej krwi, dlatego że układ oddechowy jest ściśle połączony z układem krwionośnym, więc to nie jest tak, że jak coś wdychamy. To jest jakby cały problem z zanieczyszczeniami powietrza, ze smogiem, z pyłami zawieszonymi, że to nie jest tylko tak, że wdychacie to i zanieczyszczacie sobie płuca, no to też, ale problem jest taki, że to trafia do waszej krwi i z krwią do każdej komórki ciała. Dlatego stąd jest moje porównanie z tą strzykawką, że to jest mniej więcej coś podobnego. W dodatku, nie wiem czy we wszystkich, ale przynajmniej w części płynów do e-papierosów znajduje się glikol propylenowy. I glikol propylenowy, jak sobie sprawdzicie, nie jest substancją szkodliwą, jest bezpieczną substancją powszechnie stosowaną na przykład w kosmetykach. Ale po co on jest stosowany w kosmetykach? Mianowicie po to, że on zwiększa rozpuszczalność substancji, ułatwia przechodzenie substancji różnych
przez bariery komórkowe. Czyli obecność tego glikolu propylenowego, mimo że on sam sobie nie jest szkodliwy, ułatwia przenikanie tych substancji, które są w tym likwidzie, a mogą być bardzo różne, do waszej krwi. No i teraz tak, niektórzy sobie mogą pomyśleć, no dobra, ale ten skład jest nieznany, no to może tam szansa, że jest tam coś szkodliwego, jest w sumie niewielka i może nie ma się czym przejmować i w ogóle wszystko jest skażone i tak, bo środowisko jest skażone. No to jest prawda, że nasza żywność i powietrze i wszystko i tak jest w jakimś stopniu skażone. Niestety tego nie unikniemy, co nie znaczy, że mamy sobie jeszcze dokładać z innych źródeł, bez sensu. Ale dobrze, przejdźmy w takim razie do argumentu, który akurat dla mnie wydaje się być najmocniejszy. I to jest to, że e-papierosy zostały zakazane w Chinach. Chiny są głównym producentem, nie wiem czy jedynym, ale na pewno głównym producentem e-papierosów, jak całej zresztą elektroniki, jak pewnie wiecie, praktycznie wszystko jest z Chin. Także e-papierosy też są tam produkowane, ale zostały zakazane. Co oczywiście nie przeszkadza Chinom eksportować je dalej, na przykład do frajerów z zachodu, którzy zanim się zorientują o ich szkodliwości, to Chiny zdążą się nachapać mnóstwo hajsu ze sprzedaży tych e-papierosów. I teraz, jeżeli kogoś to jeszcze nie przekonuje, to zastanówcie się, jak często się zdarza, że jakieś państwo wprowadza zakaz na jakiś produkt. Czy na przykład papierosy, o których wiadomo, ile tam jest substancji rakotwórczych, jak bardzo są szkodliwe i tak dalej. Czy są zakazane w jakimkolwiek kraju? Nie, zdaje się, że Nowa Zelandia jest jedynym krajem, który rozważa wprowadzenie całkowitego banu na papierosy, ale to jest wyjątek. Czy alkohol, o którym wiadomo, że jest szkodliwy, jak bardzo są poważne skutki społeczne, wypadki, patologia, bezdomność i tak dalej. Czy alkohol jest zakazany w jakimkolwiek kraju? Chyba nie. Zakazane przez prawo są takie substancje jak na przykład ciężkie narkotyki typu heroina. Natomiast większość produktów, nawet jeżeli one są szkodliwe, to są dopuszczone do sprzedaży, bo państwo na przykład nakłada akcyzę, czyli dodatkowy podatek na takie produkty i jeszcze na tym zarabia. Więc jeżeli Chiny, które są głównym producentem e-papierosów, zakazały użytkowania ich we własnym kraju, to zastanówcie się, o czym to świadczy. Bo myślę, że to jest dość znamienne. Jeżeli nadal się zastanawiacie, no dobra, ale może to tam wcale nie jest takie toksyczne i w ogóle, czy już coś udowodniono, nie ma rzeczywiście badań długofalowych, ponieważ jest to po prostu nowy produkt i siłą rzeczy nie ma badań długofalowych, bo za krótki czas minął od wprowadzenia ich na rynek. Natomiast tak, stwierdzono już toksyczność dla organizmu, zwłaszcza na etapie rozwoju, szkodliwość dla układu nerwowego, krążenia i tak dalej. To już jest potwierdzone, natomiast prawda jest taka, że też dość trudno jest prowadzić badania na ten temat, bo jak prowadzicie badania, badacie jakby konkretne związki, badacie konkretne substancje, tak? Doświadczenia muszą być powtarzalne, musimy wiedzieć, co badamy konkretnie i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy te różne likwidy i jakby nie wiadomo, co się w danym znajduje i możemy przebadać jedne, ale w innych już będzie coś innego, bo nie ma nad tym kontroli, no to jakby to też utrudnia prowadzenie rzetelnych badań, nie? Także można powiedzieć, że decydując się na korzystanie z papierosów, godzicie się niejako na bycie takimi królikami doświadczalnymi, na których bada się skutki nieznanych substancji długofalowo. No tylko, że jeżeli ktoś normalnie decyduje się na bycie takim królikiem doświadczalnym, bo są ludzie, którzy po prostu decydują się na testowanie na przykład różnych leków na sobie przez różne firmy, ale takim ludziom z reguły się za to płaci. Za to, że też na przykład może być jakiś negatywny wpływ na ich zdrowie. Natomiast wam nikt nie zapłaci odszkodowania, jeżeli w wyniku używania papierosów doznacie uszczerbku na zdrowiu, no bo Chin to generalnie nie interesuje. Wiem, że nie wszystkie e-papierosy zawierają nikotynę, natomiast no, nikotyna jest narkotykiem, jest alkaloidem roślinnym, który rośliny produkują po to, żeby zniechęcać do zjadania liści, czyli jakby z założenia jest toksyczna, ma być toksyczna. Nikotyna jest powszechnie znaną używką, jej szkodliwość jest już udowodniona, możecie spokojnie o tym poczytać w internecie. Negatywny wpływ nikotyny jakby jest wieloaspektowy, ale jednym z takich udowodnionych skutków jest to, że zwiększa krzepliwość krwi i sprzyja powstawaniu zakrzepów, sprzyja zakrzepicy, która jest bardzo niebezpieczna i może człowieka szybko zabić.
Jeżeli wam się wydaje, że a, zakrzepica to jakiś problem starych ludzi, mnie to nie dotyczy, dotyczy cię, jeżeli nie teraz, to za parę lat cię będzie dotyczyć, zakrzepica może dotykać jak najbardziej całkiem młodych ludzi, zwłaszcza jeżeli korzysta się z substancji, które sprzyjają rozwojowi zakrzepicy, niestety. Także nad nikotyną się nie będę dłużej rozwodzić, bo to jest dość powszechna wiedza, jak bardzo nikotyna jest szkodliwa. Kolejny aspekt, trochę inny, ale jak dla mnie bardzo ważny i dla was też powinien być ważny, dla waszego pokolenia, które na tej ziemi będzie żyło jeszcze długo, współczuję, jest to, że papierosy są bardzo problematycznym zanieczyszczeniem środowiska. Są praktycznie nie do utylizacji, znajdują się w nich metale ciężkie, różne rozpuszczalniki, generalnie substancje szkodliwe dla środowiska, pomijając już sam plastik. I teraz, nie wiem, jeżeli myślicie sobie, kupując e-papierosa numer 50 milionów w Polsce, bo na przykład w zeszłym roku sprzedano ich około 100 milionów w naszym kraju, więc jeżeli kupujecie sobie takiego 50-milionowego papierosa i wyrzucacie go i stwierdzacie, a to tylko jeden e-papieros, to nie ma znaczenia, no to nie wiem, co ci powiedzieć w tej sytuacji. Natomiast jeżeli sobie myślisz, a dobra, ziemia jest już tak zanieczyszczona, że właściwie wszystko jedno i mój kolejny elektrośmieć nie robi większej różnicy, to również nie wiem, co ci powiedzieć. Ja osobiście bardzo się staram produkować jak najmniej elektrośmieci, kupować jak najmniej elektroniki. Jeżeli już mi się coś zepsuje i faktycznie jest do wyrzucenia, to oddaję to do utylizacji, nie wyrzucam tego do śmietnika, tępię moich sąsiadów, jeżeli robią coś takiego. Więc generowanie milionów elektrośmieci kompletnie bez żadnego sensu, no też jest czymś, nad czym powinniście się głęboko zastanowić, czy warto. Bo już pod tym względem nawet zwykłe papierosy są trochę lepsze, chociaż też są bardzo poważnym skażeniem środowiska niestety, ale i tak nie aż takim jak e-papierosy. No i teraz następny aspekt, to jest trochę szerszy temat, ale też myślę warto o tym powiedzieć. To jest to, że papierosy, podobnie jak wszelkie inne używki, wszelkie inne nałogi, są źródłem tak zwanej taniej dopaminy. I być może znacie to pojęcie, wydaje mi się, że ono jest obecnie dość powszechnie znane, przynajmniej w takich kręgach, powiedzmy, samorozwojowych i tak dalej. Ale jeżeli nie, to ja to pokrótce wyjaśnię. Chodzi o to, że dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za poczucie spełnienia, satysfakcji, takie poczucie zadowolenia. I to jest neuroprzekaźnik, który nasz mózg wytwarza, żeby nagradzać nas za zachowania, które sprzyjają przetrwaniu gatunku, przetrwaniu ciebie jako osobnika i przedłużeniu gatunku. Czyli takie rzeczy jak reprodukcja, jak odżywianie się i tak dalej. Kiedy to robimy, nasz mózg wytwarza dopaminę, żeby zachęcić nas do tego typu zachowań. I to jest jak najbardziej naturalne. Natomiast w obecnych czasach mamy wiele źródeł tak zwanej właśnie taniej dopaminy. I co przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to czynności czy używki, takie jak właśnie e-papierosy, smartfony, media społecznościowe, gry komputerowe. One są dokładnie projektowane w ten sposób, żeby powodować uwalnianie w was dużych ilości dopaminy bardzo przy niewielkim wysiłku, tak? Scrollowanie mediów społecznościowych nie wymaga żadnego wysiłku, a generuje mnóstwo dopaminy, podobnie jest z grami, podobnie jest z różnymi używkami. Również z ciężkimi narkotykami jest podobnie. To jest jakby, dlaczego są uzależniające, bo powodują wydzielanie bardzo dużej ilości dopaminy. I jakby to rozumiem przez tą tanią dopaminę, bo to są rzeczy, które generują tej dopaminy dużo, ale zarazem nie są dla was dobre. Marnują wasz czas, powodują, że się nie zajmujecie tym, co tak naprawdę byłoby dla was dobre, rozwijające. Odciągają was od rzeczy, które faktycznie, które są trudniejsze, ale mają faktycznie dobry wpływ na wasze życie. I korzystanie z tych źródeł taniej dopaminy powoduje, że właśnie jest wam się dużo trudniej zmusić do czynności, które też powodują uwalnianie dopaminy, ale mniej i jest o to trochę trudniej. Na przykład czytanie książek, nauka, zajmowanie się jakimś swoim hobby offline i tak dalej. To są czynności, które, jak to się mówi, powodują wytwarzanie tej prawdziwej dopaminy, czyli dają wam prawdziwe poczucie satysfakcji. To jest coś, co musicie włożyć więcej wysiłku, ale co rzeczywiście powoduje, że się rozwijacie i zmierzacie w dobrym kierunku ze swoim życiem. To jest szerszy temat, który myślę, że też w ogóle warto o tym powiedzieć osobno, jak to jest z tą dopaminą i z tym wpływem na nasz mózg i nasze funkcjonowanie i tak dalej. Nadmieniam to tutaj, bo uważam, że to tutaj też pasuje i że papierosy też mają na was taki wpływ. No i jeszcze jeden taki skutek, który też już udowodniono,
to jest to, że korzystanie z e-papierosów powoduje, że potem łatwiej się przechodzi do innych, poważniejszych nałogów, na przykład do palenia zwykłych papierosów. I to jest trochę absurd, dlatego że teoretycznie e-papierosy były wprowadzone po to, przynajmniej tak się mówi, żeby ułatwić palaczom, palącym zwykłe papierosy, rzucenie palenia, że to miałoby być taki krok w stronę, wiecie, odstawienia nałogu, odstawienia papierosów. No bo rzeczywiście tradycyjne papierosy są bardziej szkodliwe od e-papierosów, bo wdychacie prawdziwy dym, tam jest bardzo dużo substancji smolistych, różnych substancji rakotwórczych. Rzeczywiście jest ich więcej niż w e-papierosach, chociaż są też przynajmniej lepiej poznane, bo w papierosach dokładnie wiadomo, co się znajduje. W każdym razie to jakby był cel, nie? Oczywiście są lepsze sposoby, bo są terapie nikotynowe, są lepsze sposoby na rzucanie palenia, no ale powiedzmy, papierosy miały pomagać w wyjściu z nałogu. Natomiast zaczęto je targetować stopniowo do młodszych ludzi, wręcz do dzieci, robiąc te różne fajne smaki i kolory i designerskie opakowania i tak dalej. No i niestety skutecznie. Niestety skutecznie, bo jak pokazują statystyki, bardzo dużo młodych ludzi, to wręcz dzieciaków 13-15 lat, nagminnie wejpuje, tak, bo e-papierosu się nie pali, tylko się wejpuje, tak, to jest para. A właśnie, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, jeśli chodzi o tą toksyczność. To, co wiadomo, między innymi na temat toksyczności, to jest to, że w liquidach, nie wiem czy we wszystkich, ale przynajmniej w części znajduje się sukraloza. Sukraloza jest słodzikiem i sama w sobie nie do końca udowodniono jej szkodliwość, ale w wysokiej temperaturze, tam 120 stopni, tak jak jest ta para we papierosach, ta sukraloza się rozkłada między innymi do chlorowodoru, który jest drażniący, podrażnia drogi oddechowe i długofalowo działa po prostu szkodliwie. Powoduje trochę coś podobnego do astmy. Ale dobra, wracając, już kończąc również, korzyści ze papierosów praktycznie nie ma. Ja rozumiem, że jakby życie jest ciężkie i trzeba je sobie jakoś umilać i fajnie jest mieć jakiś niewinny nałóg, ale wybierzcie coś bardziej jednak sensownego. Okej, nie wiem, kawa, polecam. Kawa jest trochę kontrowersyjna, uważa się, że jest mocno skażona pestycydami, dlatego dobrze jest kupować taką z rolnictwa ekologicznego, ale ma też najprawdopodobniej sporo zalet, te różne przeciwutleniacze i w ogóle. Gorzka czekolada, nie wiem, cokolwiek. Znaczy nie cokolwiek, alkohol, heroina, kokaina nie. Ale wiecie, jakby ja rozumiem też, że estetyka, nie? Że to fajnie wygląda może dla kogoś. Wierzcie, że to nie wygląda fajnie, ale dobra, rozumiem, nie? Ale to ja też lubię estetykę i w ogóle, ale stawiajcie na fajne ubrania, słuchawki, butelkę na wodę designerską, cokolwiek. Natomiast jednak zrezygnujcie ze papierosów jako elementu waszej estetyki, jeżeli możecie. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to nieco wam daje do myślenia w temacie papierosów, bądź daje wam jakieś argumenty, jeżeli chcecie przekonać swoich znajomych, żeby może się zastanowili i zrezygnowali z tej fantastycznej rozrywki. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku, już takim normalnym, regularnym, czyli z genetyki. Dzięki i do usłyszenia.